4 lutego się nauczy. Nie no, to się kiedyś nauczyłam, tak? A czy masz tam jeszcze na poprawianie to pamięci? Mam oczywiście. No. Ale tego to nawet jak mnie obudzą o godzinie tam w południe właśnie czy tam w jakiejś innej porze, to zawsze będę, a zagraj to. To ja jakoś tak mi to utkwiło, że mogę zagrać. I świętej pamięci Duda, to był, on na giełdę przyjeżdżał, kto pamięta Duda? Wszyscy. Mandolinkę, nie? On tak każdą piosenkę próbował rozdrobnić, i naukowo podchodził do tego. Ja początkowo się z tego śmiałem, bo ja jestem przecież samoukiem. Dla mnie, generalnie powiem wam teraz, wam zrazu, ja nie piszę piosenek. Ja po prostu układam piosenki. Chociaż teraz mi przyszło już, skoro się urodziła Emilka i gra na saksofonie, ja chodzę do szkoły muzycznej, to siłą faktów musiałem się tych nut nauczyć, cholera. Ale to mi przeszkadza teraz, bo ja już wiem, jak to jest pokładane, bo tam nie pozwalają na niektóre tam interwały na przykład. No. W tych nutach. Lepiej dzieli za dużo, nie? No bo to jest matematyka i dlatego. No właśnie, no ale fizyka techniczna, no. Czy te wszystkie rzeczy, to czasami się nie zgadza. Rób rzeczywistości. Swoje, jak mówimy, są. W każdym razie, no musiałem się tych nut nauczyć, niestety. Ale generalnie to przeszkadzało mi. Całe życie grałem bez nut. Jak miałem coś zapisać, to się męczyłem, zapisywałem. No bo trzeba było te piosenki jakoś tam, żeby się porozumiewać z kolegami, jakoś im powiedzieć. A grałem w sumie no, z takimi słowami, że aż teraz strach powiedzieć. No. I jeździłem z Jasiem Skowronem, no, przecież to jest pierwsza liga, jeżeli chodzi o fortepian. Ci, co nie wiedzą, to powiem, że on to jest niewidomy muzyk. On w ogóle nigdy nie widział i kiedyś tak jakbyśmy w trasie troszkę się napiliśmy razem, ja się tak ośmieliłem i powiem, zapytałem go tak, Jasiu, a powiedz mi, co ci się śni? Ja mówię, on mówi, jak to co? Mi się śnią dźwięki. To jest niesamowite, jak mogą się dźwięki? Czy ktoś miał kiedyś sen dźwiękowy? No, to wybitni ludzie mają. Albo niewidomi. Dotknę cię trochę. Albo niewidomi. Albo niewidomi, no to niewidomi są wybitni. Naprawdę, bo oni... jeździłem z wielką przyjemnością i z największym jazzowym muzykiem, można powiedzieć, w Europie, czy w ogóle on grał z gwiazdami z amerykańskimi. No i naprawdę ta płyta Cienie, to jest jego zasługa i on tam włożył bardzo dużo i coś bym chciał tam takiego zagrać, żeby zmienić to wszystko i żebyśmy wrócili do swoich dźwięków i pozdrowili Bukowinkę, która teraz sobie już smacznie śpi. Nie, jeszcze grają. I coś sobie zaśpiewali. Jak ja to mówię, taki kącik przyjaciół. A może nie jeden bardzo wystopniał śnieg? No było coś takiego. Tak, inne słowa nie.